Pan z wami i z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: ja jestem chlebem, który z nieba stąpił. I mówili: czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może on teraz mówić: z nieba stąpiłem? Jezus rzekł im w odpowiedzi: nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znacie to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli manny na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba stępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W tej niedzieli Jezus kontynuuje swoją mowę eucharystyczną. Niedawno mieliśmy uroczystość Bożego Ciała. Dobrze jest zgłębiać naszą duchowość eucharystyczną, też naszą wiedzę, którą mamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Tam jest kopalnia treści, które mogą nam pomóc. Chciałbym przybliżyć wam troszeczkę o owocach Komunii Świętej. Jest kilka punktów. To może ta homilia będzie brzmiała trochę jak konferencja, ale myślę, że warto. Tym bardziej, że tam jest kolejka do spowiedzi. To może dobrze, jak potrwa trochę. Ale mam nadzieję, że śledzicie mnie. To może od razu podaję punkty, żebyście mieli już trochę po kolei, co będzie. Komunia Święta pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem przede wszystkim. Oddziela nas od grzechu. Tworzy Kościół. Eucharystia zobowiązuje do pomocy ubogim. Jest uwieńczeniem jedności chrześcijan i jest zadatkiem niebieskiej chwały. Podałem wam kilka punktów. Przynajmniej teraz wiecie, o czym będę mówił po kolei. Komunia Święta pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem. To zjednoczenie już mamy od chrztu. W sposób nierozerwalny zostaliśmy z Nim złączeni. Tylko że ta relacja z Nim może być jeszcze bardziej pogłębiona. Trochę jak w małżeństwie, gdzie ta przyjaźń między małżonkami, ta ich miłość może być zgłębiona jeszcze bardziej. To my, przez to, że przyjmujemy Komunię Świętą, to otrzymujemy pokarm dla naszej duszy. Dzisiaj jest też wspomnienie świętej Klary. Ona mówiła, że modlitwa jest potrzebna jak pokarm dla naszej duszy. I Słowo Boże, i szczególnie sakramenty są dla nas pokarmem. I w Eucharystii my otrzymujemy Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, który nas podtrzymuje
i odnawia życie. To gdy tracimy siłę, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, jak prorok Eliasz już nie miał chęci do życia, już miał dość. Widział, że wszystkie jego starania, żeby wiara w jedynego Boga Izraela była uznawana za jedyną, to teraz zostaje, czuje się sam. I królowa Jezebel czeka na jego życie. To przychodzi ten anioł i daje prorokowi ten chleb, który daje mu siłę, żeby iść 40 dni, 40 nocy. Wyobraźcie sobie, jaki pokarm to musiał dostać. To też Komunia Święta odnawia nas, daje nam tę siłę duchową, która jest potrzebna też dla naszej nawet działalności, w tym, co robimy. Są badania, które stwierdzą, jak człowiek wierzący, przez to, że ma taką duchowość, to też lepiej żyje zdrowotnie, bo to działa też na psychikę. To rzeczywiście potrzebujemy zgłębiać. Mamy uwzględnić, że mamy takie potrzeby duchowe, które, chociaż może wydaje się, że bez tych żyjemy dalej, jednak po pewnym czasie już tracimy sensu wszystkiego. Drugi punkt to Komunia Święta oddziela nas od grzechu. Mówimy, że Komunia Święta ma taką moc oczyszczania nas od grzechów powszednich, czyli lekkich, oraz zachowuje nas przed grzechem ciężkim. Chroni nas. Jest trochę jak lekarstwo. Oczywiście to nie jest zasadnicze, że Eucharystia nas oczyszcza z grzechów, bo na to jest chrzest, na to jest też spowiedź. Bo liturgia pokuty i pojednania to przywraca nam życie, gdy przez grzech ciężki, teraz nie ma czasu, żeby zgłębiać, czym jest grzech ciężki czy lekki, tylko może przypomnę, że grzech ciężki dotyczy materii poważniej. To jest popełnione pełną świadomością. Jest ono bez przymusu wykonane oraz dotyczy wykroczenia wobec miłości Boga i bliźniego. Każdy widzi w swoim sumieniu, określa, czy to jest grzech, to co popełnił, lekki czy ciężki. Na pewno Eucharystia, jeżeli jesteś martwy, to nic ci nie daje, bo już jesteś martwy. Po co dać do jedzenia martwemu człowiekowi? Także potrzebujemy, żebyśmy byli dobrze przedysponowani na Eucharystię. I przede wszystkim potrzebujemy, żeby nasza przyjaźń z Jezusem była zawsze żywa. Że zawarliśmy z Nim przymierze na zawsze. Trochę jak ludzie, którzy zakochają się, to nie myślą, że to ma jakiś termin. Kochamy się tylko 2 lata. Nie. Ludzie, którzy się kochają, chcieliby założyć wspólnotę życia, to na całe życie. Tak samo z Jezusem. Chcielibyśmy na zawsze być z Nim złączeni. Także, jeżeli przyjmujemy Eucharystię, to ta więź z Nim to będzie trudniejsza, żeby została zerwana. Dlatego Komunia Święta pomaga nam trzymać tę relację z Jezusem. Kolejny punkt. Eucharystia tworzy Kościół. Chrystus łączy wszystkich wiernych w jedno ciało, czyli Kościół. Mówi święty Paweł, wszyscy bierzemy z tego samego chleba. Razem tworzymy Kościół. Dlatego obraza Komunii Świętej to obraza Kościoła. Wszyscy my tworzymy Kościół Boży. Nie tylko papież, biskupi i księża.
My wszyscy tworzymy Kościół Boży, święty, oblubienica Chrystusa. Czyli przez to, że karmimy się tym samym chlebem, to my stajemy się jedno ciało. Wiecie, że pierwsi chrześcijanie spotykali się na łamanie chleba. I normalnie to był jeden chleb, bo to były małe wspólnoty. Czyli ten chleb był takim znakiem jedności, bo zaraz zniknie ten chleb, który staje się ciałem Chrystusa i jest skonsumowany przez wspólnotę, która staje się tym Chrystusem. To jest niesamowity znak jedności. Kolejny punkt. Eucharystia zobowiązuje do pomocy ubogim. Czyli stajemy się miłosierni wobec ubogich. Trochę jak słuchaliśmy w drugim czytaniu. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane. Postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za was w ofierze i dani na won miłą Bogu. Jesteśmy perfumą Boga. Wyobraźcie sobie. To my jesteśmy posłani, żeby nieść ten perfum Jezusa. Jesteśmy nosicielami Jego miłosierdzia, Jego miłością. Dlatego jak spotkamy kogo potrzebującego, to Eucharystia, która w nas jest, motywuje nas, żebyśmy się dzielili, żebyśmy też zaprosili ludzi, których spotkamy, żeby brali udział do stołu Pańskiego. Kolejny punkt. Eucharystia jest uwieńczeniem jedności chrześcijan, czyli jest celem, jest to realizowanie tego pragnienia Boga, abyśmy stanowili jedno. I wiemy, że no nie ma tej jedności. To jest też wielkim zgorszeniem, jak chrześcijanie kłócą się, nie są razem. Tak samo tutaj słuchaliśmy w drugim czytaniu, że niestety jest taka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie. Niech zniknie to wszystko spośród nas. To nie jest postępowanie chrześcijanina. Dlatego jesteśmy zaproszeni do jedności. Oczywiście to dotyczy wszystkich chrześcijan, wszelkiego wyznania. Niestety nas dzieli różne podejście do Eucharystii. Wiemy, że są wyznania, które nie uznają realnej obecności Jezusa Chrystusa w postaciach chleba i wina. Uważają to za symboliczne. To zależy od osobistej wiary. My wierzymy, że naprawdę tam jest Jezus Chrystus obecny. My wielbimy Go. I to nie tylko w czasie mszy świętej, także po i przed. I wiemy, że Jezus Chrystus jest żywym. On sam mówi, ja jestem chlebem żywym. Dlatego ta liturgia dzisiejsza, słowa, to też pomaga nam uwierzyć, że Jezus Chrystus naprawdę jest obecny w Eucharystii. I to jest chleb z nieba. To jest czymś nadprzyrodzonym. To nie przychodzi tak od nas. Oczywiście, to jest hostia, to składa się też z tego, że ludzie dali swój owoc ziemi, ale to już dokonuje się przemiana. Widzimy chleb, a to już nie jest chlebem. Widzimy wino, nawet pachnie jak wino po konsekracji, a to już nie jest winem, jest krwią Chrystusa. Eucharystia jest zadatkiem niebieskiej chwały. Jest manną, która ukrywa bóstwo. Jest takim pokarmem dla tej naszej wędrówki na tej ziemi. Aż do momentu, kiedy już nie widzimy jakby w zwierciadle, jak mówi św. Paweł,
ale będziemy widzieć Boga twarzą w twarz. Czyli Eucharystia jest dla nas już przedsionkiem nieba. Dlatego kochamy Eucharystię. Chciałbym kończyć taką myślą ojców Kościoła. Łamiemy jeden chleb, który jest pokarmem nieśmiertelności, lekarstwem pozwalającym nam nie umierać, lecz żyć wiecznie w Jezusie Chrystusie. Amen.